Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Czytamy, że od 2009 roku realizowany jest krajowy program edukacyjny pod nazwą, dosyć długą, zacytuję, Twoje dane, Twoja sprawa, skuteczna ochrona danych osobowych, inicjatywa edukacyjna skierowana do szkół i nauczycieli. Otóż podstawowym celem szkoleń było i jest podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształcenia wśród uczniów wiedzy i umiejętności związane z ochroną prywatności i danych osobowych. Panie ministrze, jak się to ma do zapisów ustawy o systemie informacji oświatowej, która była i nadal jest szeroko krytykowana i oprotestowywana przez rodziców i uczniów, a nawet mogę powiedzieć także przez nauczycieli, chociaż w mniejszym zakresie. Czy nie widzi pan tu jawnej sprzeczności tego, co pan mówi, z tym, co pan robi? Trzeba przyznać, że na początku pan zgłosił na etapie legislacji uwagi do tej ustawy. Jednakże potem z tych zastrzeżeń się pan wycofał. I dlatego ostatnie wydarzenia chociażby pokazały, że nie należy mówić o pełnych zabezpieczeniach tego systemów informatycznych, bo wiemy, że no jest to nieuprawnione takie twierdzenie, że każde, że jesteśmy w stanie stworzyć zabezpieczenie, które wszystkie dane osobowe w pełni zabezpieczy. Tak po prostu nie jest. I pani marszałek, naprawdę bardzo krótkie jeszcze jedno, ale bardzo ważne też pytanie. Panie ministrze, w sprawozdaniu czytamy, że wystąpił pan do ministra nauki i szkolnictwa wyższego celem zobowiązania uczelni do uzyskiwania zgody absolwentów na przetwarzanie danych przez uczelnie losów absolwentów, ale ustawa ostatnio przyjęta o szkolnictwie wyższym zobowiązuje rektorów do monitorowania kariery swoich absolwentów. Czy zgłaszał pan uwagę w tej sprawie na etapie prowadzenia procesu legislacyjnego? Bo dzisiaj to już no, przyjęliśmy, Wysoka Izba przyjęła ustawę w tym względzie. Dziękuję bardzo.